Komentarz do drugiego listu do Tesaloniczan. Pierwszy i drugi list do Tesaloniczan. Podobieństwa i różnice. Już przy pobieżnym czytaniu obu listów jesteśmy w stanie zauważyć pewne podobieństwa, ale także pewne różnice. Wspólne dla nich jest to, że są to listy zachęty i pokrzepienia. Paweł zauważa, co Bóg zdziałał w wierzących w Tesalonice i dokłada wszelkich starań, aby dopełnić tego, czego brak ich wierze. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 10 werset. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak waszej wierze. Powodem napisania obu listów były pytania i niejasności wśród adresatów. Pytania te miały związek z przyjściem Pana. W obu listach przyjście Pana Jezusa stanowi główny temat. Punkt wyjściowy jest jednak inny. W pierwszym liście chodzi o problem umarłych, a mówiąc ściślej, o zmarłych wierzących. Tesaloniczanie tak bardzo czekali na przyjście Pana na tę ziemię, że nie umieli pogodzić tego z faktem, iż niektórzy z nich odeszli. Myśleli, że wierzący ci zostaną poszkodowani i nie będą mieli udziału w nadchodzącym królestwie, czyli w Nowym Przymierzu. To dlatego apostoł Paweł tłumaczy im, iż Pan przyjdzie najpierw po wierzących, aby zabrać ich, to jest tych, którzy żyją i tych, którzy już zasnęli, do siebie, do chwały. Dopiero potem przyjdzie ze swoimi świętymi na ziemię. Przyjście to wiąże się z Dniem Pańskim, czyli początkiem Nowego Przymierza. W przeciwieństwie do tego, w drugim liście chodzi o problem żyjących. Pytanie brzmi, czy uciski, przez które muszą przechodzić wierzący, mają coś wspólnego z sądami Dnia Pańskiego? Apostoł natchniony przez Ducha objaśnia im szczegółowo, że tak nie jest. Sądy te dotkną niewierzących, nie zaś wierzących. Aby właściwie zrozumieć przesłanie obu listów, zwłaszcza zaś drugiego, konieczne jest rozróżnianie pomiędzy przyjściem Pana po wierzących oraz Jego przyjściem z wierzącymi, nie rozdzielając ich jednak od siebie. Oba te wydarzenia składają się na Jego przyjście. Język grecki mówi tu słowo paruzja, które ma jednak dwie wyraźne przedstawione strony. Jedną z nich jest pochwycenie, gdy Pan przyjdzie, by zabrać do siebie wierzących, język grecki harpazo, drugą zaś Jego objawienie się, gdy przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo, czyli nowe przymierze się wtedy zacznie. Język grecki epifaneia. To kto nie rozróżnia tych obu stron, będzie miał znaczne trudności w zrozumieniu przesłania listu i wyciągnie fałszywe wnioski. Co się tyczy przyjścia Pana po wierzących, to musimy wiedzieć, że nie ma żadnych wydarzeń, które musiałyby uprzednio nastąpić. Sam Pan powiedział: przyjdę wkrótce. Objawienie 22:20. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Nie czekamy na żadne konkretne wydarzenia, lecz na samego Pana.
Co się jednak tyczy jego przyjścia z nami na tę ziemię, to list, którym będziemy się zajmować, pokazuje nam bardzo wyraźnie, iż są rzeczy, które muszą się wydarzyć, zanim Pan przyjdzie na tę ziemię, by dokonać sądów i zaprowadzić swoje rządy, które będą trwały 1000 lat i będą nazywane, są w Starym Testamencie, Nowym Przymierzem. Niektóre z tych wydarzeń wymienione są w tym liście, szczególnie w głównej jego części, którą stanowi rozdział 2, wersety od 1 do 12. Dzień Pański nie mógł się rozpocząć, ponieważ opisane tu wydarzenia, na przykład wystąpienia człowieka grzechu, jeszcze nie nastąpiły. Przy wszystkich różnicach tematycznych, sposób, w jaki Paweł rozwiązuje problemy i udziela odpowiedzi na nurtujące wierzących pytania, jest w obu listach bardzo podobny. Ceniony wykładowca pisma z XIX wieku napisał tak: podobnie jak w swoim pierwszym liście, apostoł nie zwalcza błędnych przekonań w bezpośredni sposób, lecz krok po kroku przygotowuje serca świętych tak, aby prawda została utrzymana, a błędy odsunięte, gdy tylko zostaną rozpoznane. Jest to sposób działania typowy dla Bożej łaski i mądrości. Nie tylko obnażone zostają fałszywe nauki lub konkretne grzechy, lecz przede wszystkim serca doprowadzone zostają do właściwego stanu. Z tego sposobu postępowania Bożej łaski jeszcze dzisiaj możemy czerpać zysk duchowy oraz uczyć się.